napastnik Lecha Poznań Filip Szymczak. Filipie, remis z Jagiellonią Białystok 3-3. Jeszcze wróćmy do tego wtorkowego meczu. Prowadzenie 3-0, potem rywal was dogonił. Przetrawiliście to już w szatni? Ta złość jakby już was minęła po tym, co się wydarzyło we wtorek? Myślę, że tak. Na pewno mieliśmy dwie takie dogłębne analizy. Jedna była stricte tylko i wyłącznie z straconymi golami, a druga już taka, powiedzmy, taktyczna. Było to bolesne, ale teraz wychodzimy z takiego założenia, że znowu gramy teraz z Krakowem. Można wygrać kolejne spotkanie. Mimo tego niekorzystnego wyniku, jakim był remis, nadal jesteśmy w czołówce Ekstraklasy, także skupiamy się teraz na pozytywach. No właśnie, te pozytywy są takie, że to jest ścisła czołówka tabeli, 24 punkty, 2 straty do lidera, więc można powiedzieć, że ta sytuacja wyjściowa po odrobieniu strat po 12 kolejce zła z waszej perspektywy nie jest. Nie jest, ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jesteśmy takim zespołem, takim klubem, który walczy o najwyższe cele. Także na pewno czeka nas ciężki wyjazd do Krakowa, bo wiadomo, że z Krakowem zawsze gra się ciężko. Ale mam nadzieję, że przygotujemy się do tego spotkania i zdołamy je wygrać. Co można powiedzieć o zespole Krakowi, waszym najbliższym rywalu? To jest taki teren, stadion Krakowi, na którym no zawsze Lechowi bywało ciężko, prawda? No zgadza się. Na papierze jest to mecz przyjaźni, ale wiadomo, że na boisku te mecze zawsze są na takim dużym styku, dużej intensywności. Wiadomo, że dwa zespoły grają dobrze w piłkę. Pewnie to my będziemy zespołem, który będzie przeważał i częściej był przy piłce, dlatego, tak jak mówię, przygotujemy swoje schematy w ofensywie i mam nadzieję, że wygramy to spotkanie. Jeszcze pytanie o ciebie, o twoją dyspozycję, o to, jak się czujesz fizycznie po tej dłuższej przerwie jednak od futbolu. Rozpoczął się sezon, jakby powoli wchodziłeś na te coraz wyższe obroty. Jak to z twojej perspektywy wygląda, jakbyś to ocenił, bo ty najlepiej czujesz, jak to wygląda? No wiadomo, że to jest taka sinusoida, jak to w przygodzie z piłką. Na pewno po tej kontuzji nie ma już śladu, także jeżeli chodzi o aspekty zdrowotne, wszystko jest super. Może trochę brakuje mi takiej regularności w postaci minut na boisku. Fajne jest to, że też jestem powołany do młodzieżówki, tam gram, też ostatnio udało mi się strzelić kilka bramek, także to na pewno napawa optymizmem, no ale też jest robota do wykonania w klubie. Mam nadzieję, że jeżeli dostanę swoje szanse, to je wykorzystam. Właśnie, bo w klubie oczywiście dostajesz też szanse, natomiast myślę, że tak to, co gdzieś, żeby szukać pozytywów w twoim przypadku, no to jest gra w reprezentacji młodzieżowej, gdzie dostajesz szansę, gdzie ją wykorzystujesz, gdzie strzelasz gole. Pewnie na pewno po tym ostatnim zgrupowaniu też przyjechałeś mocno podbudowany do klubu i liczysz, że te kolejne szanse tu się będą pojawiać. Zgadza się, no jestem zawodnikiem, który mierzy wysoko i tak jak mówię, poprzez dobre i mam nadzieję, niedługo regularne występy będę dalej się rozwijał i do tej optymalnej dyspozycji wracał.